Cześć, witam Was serdecznie. My jesteśmy teraz w Crowley, przyjechaliśmy na zakupy. Docelowo szukamy dla Olivera szarych spodni w jego rozmiarze, do tego czarnych butów jeszcze do jego mundurka do szkoły. I coś jeszcze, Oli, szukamy? A, i nowych kaloszy. Oh, we forgot to check the wellies in Primark. No trudno. A teraz jedziemy jeszcze do Tesco zobaczyć, bo tam też są szkolne mundurki i takie rzeczy właśnie do wyprawek dla dzieci do szkoły. Więc podjedziemy do Tesco, może uda nam się jeszcze zrobić jakieś polskie zakupy tam, bo wybieramy się w ten weekend na camping. Mam nadzieję, że będziemy mieć ładną pogodę. Ostatnie dwa dni były naprawdę bardzo, bardzo ładne, jest bardzo ciepło, około 26-27 stopni. Więc to chyba najwyższa temperatura, jaką w ogóle mieliśmy tego lata. Nie no, może przesadzam, ale naprawdę z całego lata to może tylko tydzień był taki naprawdę ładnie, że było wakacyjnie. No i tak, jedziemy też na ten camping, więc właśnie zerknę na to polskie jedzenie, czy coś jest, chociażby kiełbasa na grilla. I o 12 musimy już odebrać Elę, a teraz jest za 15:11, więc nie wiem, czy będziemy mieć czas. Od nas do Crowley jest chyba około 25 minut, może 30. Więc musimy mieć ten zapas czasu, żeby właśnie wrócić i ją odebrać na czas, chociaż nic się nie stanie, jeśli zostanie w przedszkolu trochę dłużej. Tak, mundurki są bardzo drogie, a wszystko chodzi o to, że jest właśnie ten emblemat szkoły, gdzie no niektóre tam bluzki, koszulki takie polo czy sweterki w kolorze szkoły muszą być właśnie z tym takim emblematem wyszytym, z nadrukiem. Więc tak, trochę na to wydaliśmy. Tak czy inaczej jedziemy, szukamy. Może nam się uda znaleźć. Do wtorku jeszcze mamy czas, ale jakby trochę mniej tego czasu, bo nam odpadnie weekend ze względu tego wyjazdu na camping. A Martin, tak wiecie, zabukował w ostatniej chwili. Teraz szkoły się rozpoczęły, więc też już jest mniej ludzi, którzy jakby wybierają się na takie wycieczki, staycation. Ale nie jedziemy bardzo daleko od domu, jedziemy jakieś 30 minut też, w razie czego, gdybyśmy musieli wrócić na noc. Wiecie co, lubię jeździć pod takie namioty i tak dalej, nawet nie mam nic przeciwko, że jest to wrzesień, bo nie jest jeszcze aż tak bardzo zimno w nocy, ale nie lubię całego pakowania. I jeśli teraz mam jeszcze spakować dla dzieci, wiedząc, że dzieci się brudzą, moczą, cokolwiek i tak naprawdę nie wiem, ile tych ubrań jest mi potrzeba i jeszcze co tak naprawdę zabrać, bo nie wiem, jaka będzie pogoda, więc naprawdę już się denerwuję tym całym pakowaniem i jeszcze muszę sobie wymyślić, co tu zabrać do jedzenia na 3 dni, jak zapakować lodówkę, żeby trzymała zimno jak najdłużej, no nie wiem, trochę tego planowania jest. Na razie mamy załatwianie też w takiej ostatniej chwili. Martin ma teraz 8 dni urlopu, więc też postaram się nagrywać więcej. Lepiej się już czujemy, ja jeszcze mam lekką chrypę, kaszel czasami, ale już czuję się znacznie lepiej, więc mam nadzieję, że już się wychorowałam. Wyjechaliśmy właśnie z Tesco. Udało nam się kupić kilka polskich produktów, ale akurat ta szafa, czy tam lodówka, w której to było wszystko sprzedawane, była w trakcie mycia, więc jakby wszystkie produkty były niedostępne. Znaczy były dostępne, ale schowane głęboko na magazynie, więc musieliśmy panią poprosić, żeby nam przyniosła to, co chcieliśmy. No trudno, tak za bardzo nie było z czego wybierać tak naprawdę, bo ona tylko przyniosła tam jakąś kiełbasę, jeszcze coś innego, jakieś parówki, których w ogóle nie chcieliśmy. No i tak, ale kupiliśmy jeszcze jakieś takie przekąski małe. Nie wiem, Oli tam sobie wybrał jeszcze sok kubuś. No kilka rzeczy wybraliśmy, więc coś tam będzie, ale jeszcze będziemy próbowali zahaczyć o polski sklep, może jutro. Słuchajcie, przyjechaliśmy teraz do sklepu z namiotami i nie to, że planujemy kupić jakieś, bo my już mamy namioty, ale fajnie jest zobaczyć, jak to wszystko wygląda i ciekawi jesteśmy cen. Być może kiedyś zainwestujemy w taki namiot. Wow, przestrzeń jest niesamowita. Widzicie? A w ogóle przyjechaliśmy dlatego, bo się okazało, że nie mamy naszych materacy. Martin pożyczył koledze w tamtym roku. Teraz kolega się przeprowadził i jakby nie mamy materacy, więc przyjechaliśmy, stwierdziliśmy, że nie będziemy szukać kolegi, po prostu kupimy nowe. Thank you.
fajny namiot. Salata jest dosyć fajna. Ale jest bardzo duże, bardzo to gorąco. Tu jest pompowane. Ekstra. Ciekawa jestem, jak szybko rozkłada się taki namiot. Trochę razi. Idziemy dalej. Zobaczcie, ten namiot jest masywny po prostu. Fajne jest to, że można sobie po prostu stanąć. Myślę, że ma około 2 metrów wysokości. I ten jest akurat z 3 pokojami. Bardzo tu gorąco w środku. No, to już są takie super namioty w niezłych rozmiarach. Ale fajna inwestycja. Jeśli się o to dba, no to naprawdę można. O, tutaj proszę, jeszcze takie sofki rozkładane. Zobaczymy, czy są wygodne. O, wow. No, nieźle. We'll be right back.